Paulina Rzezniczak w ciazy miazdy internautę. Paulina Nowicka zaskakuje ostatnio nie tylko nowa fryzura, ale też szczerością. Zona Jakuba Rzezniczaka postanowiła w ostrych słowach wypowiedzieć się na temat ich planów powiększenia rodziny. Plotki o ciazy influencerki powracają niczym bumerang. Tym razem Paulina szybko i dobitnie zakończyła dyskusję. Paulina Rzezniczak na Instagramie odpowiadała na pytania fanów w formie słynnego quiz'a, questions and answers. Jedno z pytań mocno rozsierdziło młodą mezatkę. Padło pytanie o intymną strefę życia. Nic dziwnego, że tak ostro zareagowała. Chciałabyś mieć dziecko w najbliższym czasie? Padło pytanie od internauty. Właśnie to pytanie mocno zdenerwowało Paulinę i ma rację. Pytania o tak osobiste kwestie. Jak posiadanie lub nieposiadanie dzieci powinno pozostać indywidualna kwestia każdej pary. Już wiele celebrytek mówiło, że tego typu dociekliwe pytania mogą wywołać ból u kobiet, które z jakichś powodów nie mogą zajść w ciazę. Wiele dostaje tego typu pytań. W ciekawym kierunku zmierza świat, że potrafimy obcym ludziom zadawać moim zdaniem bardzo wrażliwe i osobiste pytania. Ja ludzi, których nie znam bardzo dobrze, nie zapytam między innymi o dzieci, ponieważ nie uczestniczę w ich życiu na tyle, by móc wypytywać o tak prywatne rzeczy, zaczęła odpowiadać Paulina. Niestety, obserwujący nie biorą pod uwagę faktu, że pytania o prywatne kwestie są nie na miejscu. Od wścibskich pytań o dzieci i ciazę nie może się też uwolnić, Ewa Chodakowska i doda. Przecież może staraje się o dziecko, a może nigdy nie będą mogli mieć, albo po prostu ich nie chce. Internet jakby rządził się innymi prawami, tutaj zasady, które panuje w realnym świecie, nie istnieje. Zapominamy, że po drugiej stronie wciąż jest człowiek, napisała na Instastory.